jako stowarzyszenie wystąpiliśmy do lokalnej grupy rybackiej. Szczęśliwie się stało, że nasz wniosek przeszedł i dostaliśmy dofinansowanie. I tym oto sposobem, powiem Państwu, no limitowana wersja z tą okładką, bo tylko 500 sztuk. Więc warto nabyć, warto ją zdobyć, bo to jest cenne, niepowtarzalne i pewnie następne takie egzemplarze się nie powtórzą. 50 lat temu dokładnie wyszło pierwsze wydanie takiej nietypowej książki Augustyna Netzla. Netzel znany bardziej jako kronikarz dziejów kaszubów nadmorskich. Pisze książkę, która jest niepasującą do ówczesnych czasów. To był czas Gomułki. 68 rok to właściwie najbardziej szalejący reżim gomułkowski, a on wypuszcza powieść traktującą o kościele, o wierze, o walce przedstawicieli kościoła katolickiego z germanizacją, o prowadzeniu agitacji propolskiej, o utrwalanie tutaj i polskości, i kaszubszczyzny, i wiary kaszubów, czyli katolickich. Książka nietypowa, ale był to protest Augustyna Netzla na to, co się stało dwa lata wcześniej. Dwa lata wcześniej był milenium chrztu Polski. Było obchodzone w sposób prawie wyłącznie świecki. Netzel powiedział, zaprotestował i powiedział, że napisze i pokaże prawdziwą historię związków Polski z Kościołem. Tutaj też na Kaszubach, bo to był jego region najbliższy. I rzeczywiście ta praca powstała.